stawicie czołem Pokémon Frosole. No, ja was witam w nowym projekcie Life It's the Game. Tutaj będziemy dzisiaj omawiali team liderów. Oczywiście pierwszym będzie Viola Pokémon X. Jak dobrze kojarzycie, mam zamiar rozprawić się z nią konkretnie. Od czego zaczniemy? Zacznijmy od tego, że wybieram moją szósteczkę. Moja szósteczka to będzie Kirlia, Koffing, Chimchar, Milotic, Totodile i Snubbull. Czy jak tam wolicie, sobie je tam nazywajcie. Oczywiście będziemy walczyli z jej Vivillonem i Surskitem. Jak się przygotować do tej walki? No, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że są to Pokémony leśne, roślinne, więc będziecie mogli spokojnie użyć jakiegoś Pokémona ognistego. Nie wybierajcie Pokémonów na poziomie niższym niż 20. No, gdyż to liczy się z przegraną. Oczywiście wyższych też za bardzo levelowo nie można wybierać, gdyż można zaliczyć tak zwanego bana, czyli nie będzie chciał zadawać ciosów, będzie się buntował. Co zobaczycie na początku, moja Kirlia była na dość wysokim poziomie, to było około 30. Moje Pokémony są shiny, jak zdążyliście zauważyć, zdobyte w pocie czoła, z ciężkim mozolnym trudem. Nie łapię Pokémonów poprzez łażenie po krzakach, no bo co się po lesie pierdolić, jak można zadzwonić. Oczywiście weźcie pod uwagę taki aspekt jak GTS. Tam Pokémony można w dużo łatwiejszy, szybszy sposób zdobyć. Inni gracze niech się postarają. Wy po prostu musicie je jakoś wyłapać. Shiny Pokémonami zajmiemy się też w oddzielnym projekcie. No ale to na późniejszą sprawę. No to włazimy. Co pierwsze, mamy tutaj dwóch trenerów. Są słabsi. Wiadomo, jeżeli macie Pokémona na levelu 25, ognistego najlepiej, to wystarczy wam jeden, góra dwa Pokémony na tego team lidera. No, pierwsza walka, dziadu, będziesz mój. Wystarczy, mówię, przywalić jakimś ognistym atakiem. No, nie są zbyt trudni, wymagający. Oczywiście można się przygotować poprzez jakieś tam potiony, etery i tak dalej, jakieś duperele. No ale no mówię, to jest pierwszy team leader w Pokémon X. Nie jest on wymagający. Właśnie tutaj możecie zauważyć, że zaliczam pierwsze odpady, czyli mój Pokémon buntuje się, kiedy ja dość wysoki poziom. Trwało to chwilkę niestety. Zadawałem oczywiście na początku jakieś tam ataki, ale potem zaczęła się już jakoś buntować. No wiadomo, ci za każdego team lidera mamy kilka poziomów wzwyż, czyli około 10 możliwości ataku. Czyli można zmieniać wtedy na mocniejsze. Kurde, doła, no znowu. No i sama się wali, no proszę, właśnie widzicie, jaki to piękny ma efekt. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat tego team lidera? No, team liderem jest kobieta, Viola. Jest to team lider, który zajmuje się zrobieniem zdjęć, jej siostra zajmuje się filmowaniem. Oczywiście kto oglądał Pokémon X i animacje, no to wie, o czym mówię. Kto nie oglądał, to zachęcam, bardzo porządne anime. Oczywiście w każdym anime występuje Ash, czyli Red tak zwany. Tam też możecie zaświadczyć Pikachu i tak dalej. Jest to zupełnie oddzielna jakoby historia od growej, bo tutaj Asha czy Reda i jego Pikachu nie uświadczymy. Oczywiście co mogę powiedzieć o samej grze? Gra oferuje multum innowacji typu, że możemy przebierać swoją postać, kombinować przy jej wyglądzie, pójść do fryzjera, porobić coś przy niektórych Pokémonach.
Możemy też dostać nowe Pokémony legendarne Xernasa, Iwatela i Vitala i Zygardę. Oczywiście Xernas jest pierwszym legendarnym Firion Pokémonem. Nie było takiego wcześniej. Takowóż mieliśmy Shaymina, ale nie był on Firia. Był bardzo podobny, jeżeli chodzi o ataki, same ataki, ale tak jak mówię, pierwsza Firia to jest właśnie Xernas. No, moim kofingiem tutaj nieźle zadziałałem, bo pierwszych dwóch trenerów udało mi się łatwo pokonać bez żadnych problemów. Natomiast przy ostatniej, właśnie Violi, musiałem jeszcze użyć Milotika. No. Użyłem ogólnie trzech Pokémonów, z czego jednego wydaliłem z rozmowy, z walki. No. Oczywiście w przyszłości pokażę Wam też inne Pokémony, jak działają, jak się zachowują, jakie mają ataki. Ja przy tych Pokémonach to mogę powiedzieć, że to już jest moje trzecie podejście ogólnie. Dzięki temu, że istnieje coś takiego jak Pokébank, możemy śmiało przeszmuglowywać Pokémony między jedną a drugą grą. Więc nie musimy się martwić o to, że nasze Pokémony, które tam hodowaliśmy w pocie czoła, czy zdobywaliśmy, gdzieś tam zaginą w którejś tam grze, do której już nie wrócimy. Możemy je swobodnie przenosić w tej chwili. No i tutaj musiałem go przestawić, niestety. Kirlię na Koffinga. Idziemy dalej, za chwileczkę będziemy się bawić z drugim trenerem. Oczywiście do team lidera jeszcze chwileczka. Ja w takim razie, co bym jeszcze mógł tutaj powiedzieć o samej grze? Gra Pokémon X wydana w roku 2013, bodajże 13, tak, 13. Nie jest to gra już nowa. W tej chwili mamy Alpha, Sapphire i Omega Ruby, wznowienia Safira i Rubiego. Bardzo porządne gry, no niestety zabrakło tutaj, tak jak mówię, konwencji twórczej, czyli nie można przerabiać trenera, nie można, nie ma takiej swobody jak w Pokémon X czy Y. Niektórzy marzyli o tym, żeby wyszło i Z. Co to nie jest jeszcze sprawa do końca, jakbym to powiedział, rozwiązana, gdyż w tej chwili wychodzą dwa filmy kinowe, Pokémon X i Pokémon Y, w których pojawi się Hoopa, do którego dostęp przede wszystkim mieli hakerzy. No, przez jeden czy dwa góra dni był możliwość wymiany tegoż Pokémona. Volcanion, tak, jeszcze tam był. A doszła jeszcze Diancie, tak, Diancie też będziecie mogli popatrzeć na tego pięknego Pokémona w przyszłości, na jego ataki, drastyczne ataki. No i coż tu mamy? No dobra, tym Pokémonem zajmiemy się łatwiutko. Używam praktycznie jednego ataku, góra dwóch. No tak jak mówiłem, trener niezbyt wymagający, trenerzy i team leader niezbyt wymagający. No, nie trzeba się, po prostu nie trzeba się z tym pierdolić. Bierzemy się ostro do roboty, używamy tego co najmocniejsze i nie przejmujemy się niczym. Przemy do przodu po prostu. Za pierwszego trenera dostajemy Gym Badge'a, levele wzwyż i możliwość użycia któregoś z ataków, nie pamiętam już którego. No, zresztą, czy to istotne? Najistotniejsza jest sama zabawa, sama przyjemność grania w Pokémon. No to nie jest tak, jak ktoś ma masję kolekcjonowania znaczków, zbierania czegoś i tak dalej. No to tutaj jest to samo, można rozwinąć jakąś tam kreatywność.
Nie jest to typowa gra dla dzieci, no bo tak jakby to szczerze mówiąc, ja bym tej gry 5-6-latkowi nie dał, gdyż jest ona za bardzo skomplikowana. Dzieci się bardzo szybko nudzą, nie potrafią się w coś wciągnąć tak na dobrą sprawę. A to jest gra pokroju RPG, więc tutaj jest dużo więcej do roboty, niż by się wydawało. Gra od 10 wzwyż, tak myślę, no. Dobra, mamy Violę w takim razie. Coś tam pierdzieli, wiadomo, poczytacie jak będziecie chcieli. No i dochodzi do walki. Walka, tak jak wcześniej mówiłem, niezbyt trudna. Zgarniemy badża i będziemy mogli lecieć dalej. Pierwszy jest Surskit. Surskit. Jak tam wolicie mówić, po angielski, amerykański, wiadomo, są to dwa różne języki. W japońskim języku jeszcze inaczej ta nazwa brzmi, w ogóle nie mógłbym jej prawdopodobnie wypowiedzieć, więc nie dajemy za wygraną i tutaj dajemy z siebie to, co możemy najmocniejszego. Jeżeli chodzi o levelowanie Pokémonów, to ja już i tego nie muszę w gruncie rzeczy robić, to znaczy inaczej, nie muszę ich zmieniać, ich postaci, nie muszę, gdyż mam wszystkie Pokémony w tej chwili, jakie można tylko zdobyć. Jeżeli chodzi o Shiny, no to jedynie tych mi brakuje i kilku legendarnych, no bo musiałem je wymienić na kilka Shiny, wiadomo. No, jeżeli chodzi o podstawę, to posiadam już wszystkie. Jeżeli ktoś się będzie chciał powymieniać, pod spodem będziecie mogli zobaczyć mój friend code. Można się dołączyć do zabawy, pozdobywać. Ja myślę nad czymś takim jak nagroda za komentarze, nagroda za uczestniczenie w tym projekcie, jak i w innych. Będą to Pokémony Shiny rozdawane raz na tydzień do 3 osób. No, planuję coś właśnie takiego. No, dużo osób to robi w tej chwili na YouTubie. Dużo osób ma swoje programy, ale no, może ktoś będzie chciał jeszcze do jednego się przyczynić. No i tutaj musimy na Milotika wymienić. Milotik też Shiny. Wersja kobieca, dłuższe włosy, no te takie odnóża, co tam odstają mu od głowy, no to nie, nie. Skrzydła. Oczywiście planuję zdobyć Shiny Vivillona. Jest to jeden z najtrudniejszych do zdobycia w tej chwili Shiny Pokémonów, bo wszyscy się na niego rzucają. Jeszcze mi się nie udało, mimo że nad normalnymi Shiny każdego innego rodzaju siedzi się tam w gruncie rzeczy od godziny do dwóch. To przy tym Vivillonie to po prostu można zgupieć. Praktycznie Pokémon ciężej dostępny jak jakikolwiek legendarny. No nie wprowadzając Hoopy i Volcaniona, których w tej chwili normalnym, legalnym sposobem przez GTS-a czy jakimkolwiek innym nie można zdobyć. Prawdopodobnie będzie jakiś kod rozdawany przy wersji pudełkowej DVD Pokémon X i Y The Movie. Zobaczymy, zobaczymy. No ja mam taką nadzieję. Teraz oficjalnie został zapowiedziany on już na Pokémonowej stronie. Cieszy mnie to. No, jak mnie cieszyć, jest to miły dodatek. Wiadomo, chciałby się coś więcej w tych DLC, które powinny wychodzić do tych gier, które powinny być w jakiś sposób nam dodawane. No, bo jedna gra ma, dajmy na to rok, może półtorej życia. Wiadomo, jest tego dużo, jest tego masa, ale jeżeli człowiek przejdzie grę w granicach miesiąca, no może półtorej, to potem planuje, żeby coś jeszcze w niej porobić oprócz samego zdobywania. No, nie było jeszcze takich konkretnych DLC przy produkcji X i Y. Prawdopodobnie przy Alpha Sapphire i
Omega Ruby, coś takiego będzie. Zobaczymy, zobaczymy. Tym bardziej, że do chupy została dodana nowa forma. No i tutaj możemy oczywiście zobaczyć. No jeżeli chodzi o Alpha Sapphire i Omega Ruby, chciałbym jeszcze jedną rzecz przytoczyć. Niby miały być wszystkie legendarne, a takich jak Mew czy innych już nie ma. Ja w takim razie już na dzisiaj dziękuję za obejrzenie. Life is the game. I zapraszam na przyszły program, który się ukaże już niebawem. Przynajmniej mam taką nadzieję. No to w takim razie czułko!